Jedni mówią, że jest pechowy, inni, że wręcz przeciwnie. Jedno jest pewne, o piątku 13 mówi się wiele. Sprawdziliśmy, czy rybniczanie są przesądni i czy rzeczywiście ten dzisiejszy, czy też którykolwiek piątek 13 okazał się dla nich pechowy. Czy pechowy, czy szczęśliwy? To zależy jak kiedy. Jak do kogo. Jak do kogo. A dla państwa? Na razie nie ma co narzekać. A kiedykolwiek, jak był piątek 13, to coś, jakiś pech prześladował? Nie, nigdy. Jednak nie do końca trzeba w to wierzyć. Nie, ja nie wierzę w takie rzeczy. Przesąd. Przyjmuję normalnie ten dzień tak jak normalny dzień. Normalny dzień jak każdy inny. Czyli jak człowiek rano wstaje 13 w piątek, to nie ma czarnych myśli, że coś się wydarzy? Nie. Jest to taki dzień, że się czuje to, że może coś się zdać złego i się robi wszystko, żeby jednak za bardzo gdzieś nie wychodzić, żeby nic się nie przytrafiło. Czyli co, lepiej siedzieć w domu? No, jeśli nie trzeba nigdzie iść, to lepiej siedzieć w domu. No, przeciwnie. Na razie jeszcze dzisiaj nie. No, jeszcze dalej do końca dnia jest daleko. Czyli jednak coś w tym piątku jest, a kiedykolwiek w piątek 13 coś się państwu przytrafiło, jakiś pech prześladował? Nie. No, jak żyję, to chyba nie. To chyba nie jest pechowy. Przesądy. Nie wierzymy w jakieś, nie wiem, przelatujące czarne koty w takie pechowe dni, więc myślę, że dla nas to nie ma znaczenia.